W ubiegłym tygodniu policjanci z komisariatu w Gubinie zostali poinformowani o kierującym Toyotą, który wjechał na przejazd kolejowy pomimo zamkniętych rogatek. Na szczęście całą sytuację zauważył dyżurny ruchu, który wiedząc, że nie zdążył zatrzymać pociągu, nakazał kierowcy cofnąć jego pojazd jak najbliżej szlabanu. W rozmowie z policjantami 75-latek przyznał, że wjechał na przejazd kolejowy, ponieważ nie widział opuszczonych rogatek. Jak się później okazało, mężczyzna miał założony na prawej nodze but ortopedyczny. Za swoje zachowanie 75-latek został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, 15 punktami karnymi oraz z uwagi na jego schorzenie policjanci skierowali wniosek o przeprowadzenie badań lekarskich. W tym miejscu apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do każdego przejazdu kolejowego. Pamiętajmy o zakazie wjeżdżania na przejazd, gdy rozpoczęło się podnoszenie rogatek oraz gdy po drugiej stronie nie ma wystarczająco miejsca do kontynuowania jazdy. Pamiętajmy także, że wjazd na przejazd kolejowy jest możliwy tylko po wygaśnięciu sygnalizatora świetlnego.